Biało-Zielona Aleja. Dzisiaj nadrabiamy zaległości, a powodem jest oczywiście odsłonięcie gwiazdy wyjątkowego człowieka, wspaniałego człowieka, nie tylko znakomitego piłkarza i wyśmienitego trenera, człowieka wielkiego serca. Serdecznie witamy pana Józefa Gładysza. Witam grono jego sympatyków, panenka. Dla nas po prostu Józiu, znakomity obrońca, wybitny trener, wspaniały człowiek. Chociaż jeden gol samobójczy w juniorach. Także brawa! Dzisiaj niektórzy piłkarze ekstraklasy w jednej rundzie potrafią... Zapraszamy! Jestem bardzo szczęśliwy, ale zarazem bardzo wzruszony. Chociaż można powiedzieć, że przeżyłem wiele meczów, bardzo dramatycznych, bardzo pięknych, bardzo trudnych. To dzisiejsza uroczystość bardzo mnie wzrusza. Dziękuję przedstawicielom władzy miasta, dziękuję prezesom i działaczom Lechii Gdańskiej, wszystkim gościom, którzy uhonorowali piłkarza Lechii Gdańskiej. Jestem naprawdę wzruszony, bo trener jak nikt tutaj z tego środowiska trenerskiego, za którego zasłużył na tą gwiazdę Walei Sław. Ja życzę wszystkim trenerom i nam pracującym z młodzieży, żeby choć 50% mieli tej pasji, którą miał trener. I naprawdę jest trener przykładem dla nas wszystkich, a dla nas wychowanków ojcem. Także jestem szczerze wzruszony i przytulę trenera. Ktoś zapukał do moich drzwi, do biura. Otworzyły się. Przed przystojny mężczyzna i mówi tak, jestem chory, a ja wiedziałam, kto jest chory. I ja mówię, o co chodzi? A on mówi, chodzę po wszystkich szkołach, obserwuję występy dzieci i wybrałam sobie pani syna za takiego idola, za takiego zdolnego bardzo piłkarza. Czy pani się zgadza na to, żeby go wziął do Lechii, do gry? I za kilka dni Józio już pojechał na obóz i już stał się sportowcem do dziś. Niestety, pochłonęło go to całkowicie i do tej pory. Szczególnie jestem szczęśliwy, zadowolony, że znalazł się wśród nich właśnie mój wychowanek, mój trampkarz, można tak powiedzieć. Także jestem dumny z tego i bardzo szczęśliwy. I serdecznie gratuluję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie dla tych wszystkich wychowanków za to, że opiekował się pan młodzieżą w Gdańsku. Za sławienie po prostu imienia miasta Gdańska. Wszystkiego dobrego przekazuję ten symbol naszego miasta. Zasługuje nie tylko na gwiazdę, to jest człowiek, który jest naszym przyjacielem, człowiekiem wielu wartości. Józef Gładysz, brawa!